Fanatum, ale jako tako nie rozumiem. Chodzi jak czarodziej, szuka wody. W jednych miejscach znalezie, w drugim nie. Na przykład u Sieruniów znalazł tą wodę, gdzie w ogóle wody nigdzie nie w okolicy. Znalazł wody, mówił do metra, a jest 1,80 m. Bardzo dobra woda. Przyszedł pan Tomala i miał wodę szukać u nas, bo chcieliśmy domek postawić, a bez wody to tu nie idzie, bo by trzeba daleko wozić. I powiedział, że będzie szukał. Przyniósł taką różdżkę i szedł tu od wrotów, aż tam u temu miejscu, gdzie jest studnia. I powiedział, tam będzie woda. Ale ta woda, mówi, nie będzie taka silna. Może byśmy do ogrodu, tam gdzie ogród mam, czyli tam będzie lepsza. Ale mąż na to powiedział, nie, moja żona tam stąd wody nosić nie będzie, bo to jest za daleko. No to dobrze, zrobimy tu powiadę, bo tu jest woda. Ale on za tą wodę nie gwarantuje, mu na morze pójść. No i tak się stało, ta woda poszła. W Rybniku zaczęliśmy odczuwać brak wody. Istniejących studniach, które znajdowały się na terenie browarów, których liczbę było 3, woda coraz bardziej zanikała. Więc byliśmy zmuszeni wybudować inne studnie. Na kopalni Rynet znaleźliśmy jednego ruczkarza, który potrafił wskazać, gdzie woda się znajduje. Więc pojechaliśmy do niego. No i on się zgodził i przyjechał na teren browaru. Zaczęliśmy już chodzić z tą ruczką i wówczas na dwóch miejscach skazała mu wody. Rozpoczęliśmy w Wiercynie. Początkowo wyglądało to nie bardzo różowo, gdyż gość niejaki tam z urzędu górniczego oparł się tam o parkan i powiedział, panowie, nie szukajcie tutaj wody, bo tutaj wody nie znajdziecie, gdyż w Rybniku szukali już naokoło miasta i wody nigdzie nie znaleźli.